Hej, hej, pozdrawiam Was z Pattaji, z Tajlandii, w kolejnym odcinku analiz Warsaw Shore. Tym razem będzie sezon 15, zostały jeszcze 3 tylko, także mam nadzieję, że przetrwacie. Słuchajcie, w tym odcinku oczywiście uczestnicy nie zawodzą i popełniają masę różnych głupich błędów, ale czasem także co dobrych zachowań, które są atrakcyjne, które wzbudzają odpowiednie emocje w przeciwnej płci. I dlatego chcę Wam je dzisiaj pokazać, ale zanim to zrobię, oczywiście tradycyjnie prośba o subskrypcję, o łapkę w górę, łapkę w dół i o komentarz, co Ty myślisz na temat tutaj uczestników, na temat ich zachowań, na temat tego, czy oni robią dobrze, czy źle, czy według Ciebie odstawiają jakąś szopkę. I oczywiście koniecznie musisz subskrybować mój kanał, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach, a najlepiej jeszcze jak komentujesz, jak dasz łapkę w górę i w dół, bo dzięki temu algorytmy będą Ci pokazywać częściej moje filmy. A to, jak wiesz, nagrałem całą masę już filmów w przeszłości na temat Warsaw Shore, różnych innych reality show, dzięki którym zyskujesz świadomość i wiedzę tego, jak w różnych sytuacjach się nie zachowywać, albo jak się zachowywać, żeby wywierać lepsze wrażenie na drugiej płci, żeby zdobyć kobietę, mężczyznę, w zależności kim jesteś, gdy oglądasz mój program. Dobra, lecimy. Pierwsze odcinki 15 sezonu Warsaw Shore. Jedziemy. Hej, Lena. Lelo. Się wydawało, że po prostu źle trafiliśmy, do kogoś innego na domówkę podjechaliśmy. Kasiusz. Hej. Cześć. Cześć. Zwróć uwagę tutaj na subkomunikację Kasiusza. On wchodzi tutaj jak król, czuje się jak król. To nie o to chodzi, żebyś ty, tak jak mówiłem, już modelował wszystko w Kasiuszu, ale pewne elementy, pewne zachowania, niektóre zagrywki, które po prostu widać, że ewidentnie dzięki nim punktuje. Spójrz na mowę ciała, czy się wszedł tam z jakimś tym pasem z jakiejś federacji MMA, od razu pokazuje swój status. On bardzo często gra tutaj statusowo, przynajmniej na początku. Zobacz, zwłaszcza gdy jest wśród nowych osób. Przedstawiam się do Lenki, mówię Kasiusz, ona... A. Nie masz imienia? Lena. A, dzięki. Od razu zwrócił uwagę, że ona jest jakaś nieogarnięta, nie masz imienia. On w ogóle się nie przejmuje tym, jak zostanie odebrany. To znaczy, być może na głębszym poziomie tak, ale często nie daje po sobie poznać, że wywiera to na nim jakieś wrażenie. On nie czuje wewnętrznego przymusu do jakiejś wielkiej autocenzury. I to zazwyczaj cechuje osoby, które mają jakieś elementy charyzmy. No. Wy jesteście nowymi uczestnikami, tak? Wszyscy nowi. Lena, to było tak. Bzyka nie chcę zobaczyć? Chodź. Nie, ja nie bzykam. Zobacz, oni biegają wokół niego, wyskakują z jakimiś pomysłami, a on... Nie, nie, on rozgląda się, on czuje się tutaj jak na swoim terenie i nie reaguje, ma niezachwianą wewnętrzną rzeczywistość. Nie reaguje na zewnętrzne czynniki nadmiernie. Oni są podekscytowani, bo osłyszał, on jest stateczny jak król. Cześć. Hejka. Witam cześć, starą cześć. Gwardię. Hej, hej, cześć. Milena. Dominik, miło mi. Hej. Cześć. Cześć, witam. Karty? Dominik. Zwróć uwagę na to. On się przydał z Dominikiem, od razu odwrócił głowę, tak jakby Dominik w ogóle dla niego nie istniał, nie był istotną osobą. To jest zachowanie wysokostatusowe. To jest zachowanie, powiedzmy, gwiazdy trochę. Na zasadzie witasz się z kimś, ale tak naprawdę tylko przez sekundę od razu gdzieś nawet trzymasz go za dłonia, patrzysz gdzieś indziej. Jeżeli ktoś robi coś takiego tobie, to znaczy, że traktuje ciebie poniżej siebie i jest to zagrywka wysokostatusowa, a ciebie traktuje jako osobę o niskim statusie. Uważaj na to. Zazwyczaj dobrą reakcją na to jest po prostu przytrzymanie tej ręki i niepuszczenie drugiej osobie, żeby przykuć uwagę tej drugiej osoby i na zasadzie wymagania szacunku w tym momencie i wymagania uwagi od drugiej osoby. Tak samo, jeżeli jesteś mężczyzną i dziewczyny podchodzą do ciebie i cześć, cześć. Znaczy, że w ogóle nie traktują cię jak powietrze w tym momencie. Nie możesz pozwolić sobie na takie zachowanie. W drugą stronę dokładnie tak samo, że jesteś kobietą i mężczyzna jakoś tak cię traktuje po prostu jak powietrze. Wtedy przytrzymaj uwagę na chwilę chociaż i przedstaw się i w pewnym sensie wymagaj w swojej głowie, to są elementy pewności siebie, wymagaj w swojej głowie, żeby ta osoba, nieważne czy jest królową Anglii, prezydentem Ameryki czy kimkolwiek, żeby przez tą sekundę czy dwie spojrzała ci w oczy, żeby nawiązać kontakt. Bo w innym wypadku od razu tracisz na wartości i stajesz się nikim dla drugiej osoby. Przykro mi, tak funkcjonuje świat. Miło poznać króla. On w ogóle nie reaguje na ich rzeczywistość, na ich podekscytowanie. Gdzie jest? Idziemy do bossa. Chodź. Nie, ja już telepatycznie się z nim chodź do bossa.
On ich tu ignoruje, on mówi, idziemy do łosa, idziemy do łosa. W pewnym sensie są to trochę takie testy na uległość. Można to, jeżeli rozpatrujemy to na płaszczyźnie psychologii bez uległości i wywierania wpływu, w tym momencie oni próbują coś tu z nim zrobić, a on nie reaguje, mówi, nie, nie, ja nie idę do łosa. Ja mam kontakt telepatyczny. To nieważne, co on tam gada, istotne jest, jak on się zachowuje. On nie wchodzi w ich rzeczywistość. Czasami na szkoleniach trudno jest pokazać tego typu zachowania w realnych sytuacjach. Tutaj udało mi się właśnie z Warsaw Shore wyciągnąć kilka takich małych perełek. Idziemy, boss. On jest na basenie. Boss już pływa. Boss jest tutaj. Ale boss... Zobacz, boss jest tutaj. On, to jest chyba, nie wiem, Maciek, tak, czy Kamil. On tutaj jest znany. Chodźmy do bossa, co... A Casio, nie. On kontroluje swoją rzeczywistość, patrzy to, co jest dla niego ważne. Nie reaguje na rzeczywistość tutaj Kamila. Czy innych uczestników tutaj programu. Latają ci za plecami, ej, tą kasę, ej, tą kasę, ej, tą kasę. Pijesz wodę czy whisky? Ja nie piję alkoholu w ogóle. To masz walkę teraz, tak? I jeszcze na dodatek zobacz, oni podbiegają wokół niego, biegają jak kotki w rui, a on nawet mówi rzeczy, które wydałoby się nie pasują do tego programu, ale on ma to w dupie. On ma wywalone w tym momencie na to, co oni pomyślą, kim oni są w ogóle. On płynie ze swoim, powiedziałbym, prądem. W pewnym sensie wiem, że możemy nazwać, że jest trochę taką sigmą tutaj. Alfą, sigmą, jak tego nie nazwiemy. Istotne jest, że on jest w swojej rzeczywistości. Nie będziesz pić? Co? No. Casio, serio? Casio. Ja pilnuję. Casio. Muszę pilnować. Idziemy do bossa. Mówię. Po prostu tak mnie swoim urokiem za ten, że nie dałam rady wysłowić nic z siebie. Sorry. A później urwał mi się film. Ona pokazuje zainteresowanie tutaj Kasiuszowi, a on jest niewzruszony. Mówi, okej, jasne, spoko. To jest subkomunikacja osoby o wysokiej wartości. Zasadek. Zobacz, co zrobił ten Kamil. Jak tu przyatakował Ewę od tyłu, próbował pocałować nagle z dupy. To jest syndrom chyba ludzi, którzy wchodzą w Warsaw Shore i myślą, że Bóg wie co, nagle magicznie wolno im wszystko. Kobiety po prostu są nimi zajarane tylko z tego powodu, że weszli do Warsaw Shore. Powinny im ulegać. To jest brak dojrzałości tutaj u Kamila. Musisz wiedzieć, że jest pewna linia czasu i progresji. Ja mówiłem wielokrotnie o tym, między rozpoczęciem znajomości z kobietą, a przejściem do intymności. Czy to jest pocałunek, dotyk, czy seks. Tutaj Kamil próbuje przeskoczyć od razu, wszystko od razu do pocałunku. Nie wiem, co tu zaszło w ogóle, dlaczego, z jakiego powodu on z partyzantem próbował tył pocałować Ewę. Wcześniej nie było widać, żeby coś ze sobą rozmawiali. I jeszcze przy wszystkich, to jest najgłupsza rzecz, jaką może zrobić towarzystwo. W tym momencie, gdy dziewczyna cię odrzuca publicznie i jeszcze zwyzywa cię, to w tym momencie tracisz w oczach innych dziewczyn w otoczeniu i w ogóle tworzysz cringe'owe sytuacje. I sobie zadaję pytanie, po co Kamil tutaj to zrobił? Ale ta sytuacja była beznadziejna. Po pierwsze, okej, czasami dziewczynę z partyzanta warto jest pocałować, ale w sytuacji, gdy z nią rozmawiasz, flirtujesz i widać jej sygnały zainteresowania. I czasem możesz powiedzieć, słuchaj, pokażę ci najpiękniejszą magię na świecie. Zamknij proszę oczy na chwilę i ją pocałujesz, prawda? Jest milion różnych śmiesznych, zabawnych sposobów na to, jak pocałować dziewczynę. Część z nich jest w moim poradniku, oczywiście, uwodzielska mowa ciała i uwodzenie dotykiem. Pewnie link tutaj gdzieś się pokaże. Natomiast i tak istotne jest, co jakby zachodzi między tą dziewczyną przed pocałunkiem, a nie super zmyślna, ukradkowa, złodziejska technika, jak w tajemnicy pozwać dziewczynę, żeby się nie zorientowała. Tak myślą niektórzy nowicjusze. Wiem, że to jest dziwne, ale tak, niektórzy nowicjusze, ja nazywam ich mrocznymi nowicjuszami, myślą tymi kategoriami, a powinieneś myśleć, jak doprowadzić do napięcia erotycznego między tobą a kobietą, albo między kobietą a mężczyzną, w zależności kim jesteś, gdy oglądasz mój film. I potem pocałunek jest już tylko kolejnym krokiem, logiczną kontynuacją, tak samo seks. Więc uwaga, masz pocałować najładniejszą dziewczynę, a później drugą namiętnie najładniejszą. Najładniejszą. Tak? Cóż? Stał, dasz od Ewki, pocałował Ewkę. Jak najbardziej rozumiem, że wybrał ją. Wiadomo, że wybrał mnie. I zobacz, to jest przykład, jaki Kamil jest tutaj nieogar. Raz próbował pocałować dziewczynę, dotarł do progu braku jej uległości, próbował to przeforsować, nie wyszło. Ma kolejną sytuację, nie wiem, godzinę później, czy coś takiego, próbuje po raz kolejny, znowu
wykorzystuje głupią sytuację, no słabą w tym momencie taką, że i dziewczynka po raz drugi odpycha. Jej opór rośnie. Nie chodzi o to, żebyś napierał na dziewczynkę, żeby znalazł sposób obejścia. Lepiej było w tym momencie spróbować pocałować inną dziewczynę, a z Ewą porozmawiać już później, poznać się bliżej, zobaczyć, czy jest tam jakieś światełko w tunelu i wtedy dopiero pocałować. Ale Kamil, uważam, że to jest syndrom ludzi, którzy wchodzą do Warsaw Shore, uważa, że teraz wszystko mu wolno i że wszystkie dziewczyny tylko z tego powodu, że jest członkiem ekipy Warsaw Shore, nagle powinny rozkładać przed nim nogi i rzucać w niego majtkami. No tak się nie dzieje, to nie jest jednoznaczne. Teraz pokażę wam ciekawą sytuację między Patrycją a Kasiuszem. Kasiusz na koniec sezonu oczywiście będzie uprawiał seks z Patrycją i zobaczysz, jak ta ich relacja przebiegała. Ewidentnie bardzo się Patrycja podobała Kasiuszowi w tym sezonie. No i ona się dość długo tam opierała, ale zobacz jak. Tam makarony na uszy na razie nawijam, dobrze? Ja bym chciał... pójść w niekonwencjonalność i zrobić coś ciekawego. Wiecie, czasami się zastanawiam, czy Kasiuszowi alkohol pomaga, czy przeszkadza w podrywie, naprawdę. Bo czasami to on, czasami Kasiusz po alkoholu odstawia zajebiste akcje, zajebiste numery, a czasami był koczek potłuczony. Więc serio, nie wiem, czy alkohol jest dla niego wybawieniem, czy klęską. Więc stwierdziłam, że ostudzę jego zapał. Mam się zrobić środę, to będzie ciekawe. I on automatycznie, wtedy ja widziałam jego wzrok, on się zagubił. Właśnie to jest ciekawe, że Kasiusz się zagubił przy tak prostym teście, bo to był test ze strony kobiety. Na ile jesteś ostry seksualnie, na ile jesteś, udajesz tylko takiego ostrego, a gdy ja ci jako dziewczyna powiem taki mocny, mocny tekst, to czy ty się speszysz? Oczywiście jest kilka sposobów odpowiedzenia na tego typu tekst, czy zrobić ci loda. Oczywiście zaczyna od najprostszych, typu oczywiście, no, byłoby miło, ale może najpierw poznamy się bliżej, może kiedy indziej, prawda? Niekoniecznie dzisiaj i tak dalej. Jak nie wiesz, jak zareagować, to po prostu zignoruj ten tekst i udaj, że nie wiesz, o co chodzi. Jeżeli jesteś nowicjuszem, to po prostu nie wchodź w to. Ale najlepiej, zawsze możesz powiedzieć też, słuchaj, nie, no jestem nieśmiały, prawda? Nie, 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 jestem nieśmiały, jestem jeszcze prawiczkiem. Tylko nie jakoś przesadnie zabawnie, tylko że tak, nie, że tak uroczo, jestem nieśmiały. A nie rób sobie z tego jakichś mega żartów, bo zazwyczaj, gdy dziewczyna mówi taki tekst, to często jest to ostra, nazywam to ostrą zawodniczką, która ma już rozeznanie, jakby powiedziałbym, w świecie relacji damsko-męskiej, która z niejednego pieca chleba jadła, poruszała się w takich kręgach być może też takich mężczyzn, powiedziałbym, trochę ostrych, silnych, prawda? I być może nawet trochę takich, powiedziałbym, gangusów. Nie jest taką dziewczyną, która daje sobie w kaszę dmuchać. I ona po prostu ostro potrafi też odpowiedzieć na ostry tekst, ostrą dać ripostę. I wtedy ty musisz utrzymać swoją ramę w pewnym sensie. Chociaż rama to jest bardzo ogólnikowe powiedzenie. Powiedziałbym, utrzymać tutaj tą narrację w tym momencie. I nie wolno ci się speszyć w tym momencie. Możesz też zareagować po prostu patrząc jej w oczy. I nic nie mówiąc, tylko patrząc w oczy. I nic nie mówiąc przez 15-20 sekund. A potem zmienić temat na zupełnie inny. Albo powiedzieć, być może tak, a może kiedy indziej, zobaczymy. W każdym razie nie możesz, znaczy nie możesz, w relacjach nigdy nie ma czegoś takiego słowa nigdy, ale ja mówię, jak mówię nie może, to znaczy, to jest raczej sugestia, prawda, że na ogół częściej lepiej, żebyś nie wchodził w tym momencie jak taki napalony piesek i powiedział, no bardzo chętnie, to gdzie? Gdzie? W którym miejscu? No dobra, chodź, tu i tu. I oczywiście, w niektórych sytuacjach doświadczony, powiedziałbym, mężczyzna, weźmie za rękę w tym momencie i pójdzie. Wtedy ona się speszy. To będzie test dla niej, prawda? Weźmie ją za rękę i pójdzie do jakiegoś pokoju z nią. I w tym momencie ona pomyśla, o nie, nie, to już przesadziłam trochę, prawda? O, widzę, że on ostro zareagował i postawi opór. I wtedy będzie, a, wiedziałem, że jesteś krową, która dużo ryczy, a mało mleka daje. Ale nie musisz też. Jest kilka sposobów oczywiście reakcji na takie sytuacje. Jak nie wiesz, co, to lepiej nic nie mów, albo po prostu patrz w oczy i nic nie mów. Albo po prostu zmień temat rozmowy. Najgorsze, co może zrobić, to być teraz w tym momencie napalonym psiakiem, który się strasznie ekscytuje tym, że ona mu zaproponowała zrobienie loda i który traktuje jej słowa jako serio, jakby to była prawda. A to jest tylko podstęp, to jest tylko prowokacja seksualna ze strony Patrycji. Wiedział totalnie, co ma zrobić, naprawdę. Ja podejrzewam, że tutaj Kasio był po prostu pijany i nie wiedział, co ma zrobić. Ale jest to jedna z rzadkich sytuacji, gdzie Kasio jakby nie umiał tej sytuacji udźwignąć.
Więc stwierdziłam, że okej, taką taktykę przyjmę, może jednak da mi spokój. A gdzie tam Kasia po prostu zmieni taktykę, zacznie być bardziej romantyczny i koniec końców. Zobaczysz, będę o tym opowiadał. Miałam już dość dram i po prostu poszłam z Kamilem spać razem do łóżka, ale tylko i wyłącznie spać. Przytulałem ją, masowałem. Ona była szczęśliwa, więc też ja też byłem szczęśliwy. Nie jestem nim zainteresowana, ale każdy z nas naprawdę potrzebuje takiej bliskości, czułości, ale to tak totalnie, zwyczajnie po koleżeńsku. Okej, okay, tutaj Ewa mówi, że po koleżeńsku traktuje Kamila. Niemniej po koleżeńsku na ogół nie śpi się z kolegą w łóżku w tuleni, nie zasypia się, prawda? No, może czasami po pijaku. Natomiast te Warsaw Shorty tutaj odchodzą różne dziwne sytuacje. Moim zdaniem Ewa troszeczkę ma jakąś ciągotę do Kamila, tylko że Kamil to jakoś nie umie tego obejść. To nie jest Kasiusz, który umie, procesuje w pewnym sensie dziewczynę i rozumie, odkrywa jakby czego ona potrzebuje. Kamil idzie trochę jak taka, jak pała, jak taki taran i próbuje się przebić. To nie jest dobra strategia. To wychodzi czasem, gdy jesteś bardzo przystojny albo gdy jesteś w typie dziewczyny. To czasem się może udać, takie posuwanie się po prostu jak taran. Ale to nie jest dobra strategia na dziewczyny, które są średnio zainteresowane albo które są w ogóle nie są zainteresowane. A wtedy my się przekonamy, czy woli bardziej Ewę, czy Ginga. Ja się przyjaźnię z Ewą i nie chciałabym, żeby jej po prostu ktoś skrzywdził, no to stwierdziliśmy, że go sprawdzimy. To jest niesamowite, jak niektóre dziewczyny uważają, to często tutaj w Warsaw Shore zachodzi, że mogą sprawdzić faceta. Ja ogólnie nie widziałam problemu w tym, żeby sprawdzić Kamila, bo on mi się podobał na imprezie. Więc nie musiałam się do tego jakoś specjalnie zmuszać. Faceci są prości, jeżeli jedna dziewczyna nie jest zainteresowana, a druga obok jest zainteresowana, to idą do tej, co jest zainteresowana. Jeżeli tylko im się podoba po prostu, no to nie ma wielkiej filozofii. Dziewczyny ubierają to czasem w jakieś takie pozory, sprawdź go, czy on jest mną zainteresowany, czy naprawdę jest zainteresowany, bo uważają, że jeżeli ten facet, którym są zainteresowane i z którym jakoś tam coś zaczyna ich łączyć, że jakaś inna dziewczyna się wbije, bardzo seksualna i atrakcyjna, to jest test wierności. No to nie jest tak do końca, bo jeżeli chłopak kalkuluje, to wybierze tą dziewczynę, która jest bardziej nim zainteresowana. No. W ogóle. Kinga totalnie mnie zaskoczyła, bo zaczęliśmy tańczyć na scenie i z normalnego tańca, gdzie wcześniej nie zwracaliśmy na siebie uwagi, zaczęliśmy coraz bliżej, bliżej. Zacząłem coś świrować, ja widziałem, że jej reakcja jest pozytywna, wszystko fajnie. Zawsze bawi mnie właśnie to, jak kobiety myślą o takim testowaniu, w cudzysłowie, wierności. Ponieważ co w tym momencie uzyskuje kobieta? Uzyskuje to, że facet jest facetem, że facet reaguje seksualnie na dziewczynę, która go prowokuje seksualnie. Inna, no słuchajcie, tak to jest, no. Faceci, którzy są atrakcyjni dla wielu kobiet, mają wybór wśród wielu kobiet, nie będą się skupiali tylko na jednej dziewczynie. Jeżeli tutaj nie ma uczuć jeszcze między Kamilem a Ewą, nie ma więzi, bliskości, nie ma czegoś, co ich łączy naprawdę, to w tym momencie jakakolwiek inna dziewczyna, która się pokaże i zaoferuje, w cudzysłowie, większą seksualność, to prawdopodobnie ten chłopak odbije, bo jeszcze nie wiąże go tutaj z poprzednią dziewczyną nic. Tak naprawdę tu pojawia się jeszcze lepsza oferta. I to jeszcze seksualna otwartość, gotowość. Ja mówiłem, może pokażę się tutaj jakiś link do tego filmu, w którym mówiłem o gotowości i ochoczości, czyli czynnikach, które działają na mężczyzn, jeżeli chodzi o kobiecą atrakcyjność. Bo mężczyźni kalkulują, teraz skracam bardzo szybko, kalkulują uroda kobiety i jej wartość i to, jak im się podoba, oraz to, czy ona jest nimi zainteresowana, czy jest chętna na nich. Czy ona oferuje coś szybkiego, czy nie, czy ona będzie grała bardzo trudną. Jeżeli będzie grała kobietę niemożliwą do zdobycia, to mężczyzna sobie podaruje i odejdzie do innej. I tu mamy ten przykład, że Ewa za długo tutaj grała trochę trudną i gdy przychodzi co do czego, to nagle okazuje się, że ona nie rozumie, czemu Kamil odbił nagle do Kingi. W sensie jest wielce zdziwiona. Widziałem, że fajnie, sprawdź mi Kingę i Kamila, ale Ewka oczekiwała tego, że Kamil powie do Kingi nie,
Odejdź! Może gdyby Kamil był zauroczony, strasznie zakochany w Ewie, to tak. Ale no nie na tym etapie, po jednym dniu czy po jednej imprezie tam w Warsaw Shore, zaraz wielkie uczucia. No dziewczyny czasami po prostu myślą tak naiwnie, że niestety Disney sporo, mam wrażenie, namiesza w głowach dziewczyn. Kamil nie protestował i tak chyba kina też zagościła. Widziałem, że Ewa coś kombinuje, delikatnie bokiem tam obserwowała całą sytuację, Kinga była coraz bliżej. I Kamil wyczuł coś i idzie dalej z Kingą. I wzbudza coraz większą zazdrość o Ewie. Musi liczyć się z tym, że Ewa teraz będzie bardzo obrażona, bo wątki zazdrości zawsze generują w kobietach bardzo silną zazdrość, ale chwilową. Bo zaraz po tej zazdrości idzie dalsza inwestycja kobiety i wartość twoja rośnie. Jeżeli jesteś kobietą, która to teraz ogląda, to pamiętaj, że mężczyźni kalkulują. Kalkulują to, na ile dziewczyna jest nimi zainteresowana. Bo jeżeli jest mało zainteresowana, a obok jest dziewczyna, która jest nimi bardzo zainteresowana, pójdą do tej bardziej zainteresowanej. Jeżeli będzie, nie będzie ich łączyło nic z tą pierwszą jeszcze. To jest oczywiste. Dziewczynom się wydaje, że po chwili tam rozmowy, po pierwszych sygnałach zainteresowania zaraz jest jakiś big love. No nie, nie, to jest na razie takie bardzo small love. Ewa tu uważa, że Kamil teraz bardzo manipuluje i gra. Nie, Kamil po prostu sobie przekalkulował, czy gdzie opłaca mu się iść, którą dziewczynę podrywać. Nie ma tu wielkiej manipulacji ani podrywu, na ogół. Najczęściej jest po prostu zwykła kalkulacja kosztów i zwrotu z inwestycji. Więc zabrałem ją do kuchni i tam zaczęliśmy troszkę więcej działać. Łatwo było uwieść Kamila. Naprawdę to nie był żaden problem. Szybko było szło. O matko, to co dziewczyny mówią czasami, to mi ręce opadają. Łatwo było uwieść Kamila. Co Kinga udowodniła? Udowodniła tylko tyle, że Kamil leci na dziewczynę, która pokazuje mu sygnały zainteresowania, która jest otwarta seksualnie dla niego. Nic więcej. Tu nie było uwiedzenia Kamila. To było po prostu pokazanie oferty seksualnej i wzięcie jej, przynajmniej próba wzięcia ze strony Kamila. Tu nie było uwiedzenia. Uwieść to byłoby, gdyby ona uwiodła jego serce, emocje, gdyby on zwariował na jej punkcie. Tutaj Kinga udowodniła tylko, że mężczyźni po prostu lecą na seks, na seksualne sygnały. Nic więcej, nic mniej. To nie było uwiedzenie. Sorry Kinga, to nie było uwiedzenie. Kinga uwiodła tylko oczy i penisa Kamila, ale nie uwiodła, nie zdobyła jego serca, ani jego fascynacji nią. To była tylko zwykła fizyczność tutaj w tym momencie. Nic więcej. Kinga po prostu pokazała swoją ochoczość, gotowość i dostępność seksualną. Nic więcej, nic mniej. A jak wiadomo, jak pokazują wszelkie badania i każdy facet to wie, że mężczyźni są bardzo ochoczy do seksu z nieznanymi kobietami. Nie potrzebują do tego zaufania, komfortu, poczucia bezpieczeństwa, odwrotnie niż kobiety. Więc takie, jak śmieszą mnie czasem takie właśnie testowanie wierności, bo co tu pokazać? No, testowanie wierności jest jedną wielką bójdą. Nie wiem, czy nie powinienem zrobić na ten temat w ogóle osobnego filmu. Nasz plan wypalił, Kamil testu nie przeszedł. Czy Kamil naprawdę nie przeszedł testu? Jakiego testu? Testu seksualnego? Czy testu nie przeszedł testu zakochania, zauroczenia i miłości w Ewie? No pewnie, bo tego nie było. To była jakaś iluzja, nie wiem. To chyba to była tylko gra ego Ewy, która chciała tutaj po raz kolejny usłyszeć, że jest wielbiona i że Kamil jest w niej zakochany. Nie usłyszała tego i w tym momencie wchodzi mechanizm ochrony ego i jest obarczanie Kamila, że to on nie zdał jakiegoś testu. Nie, test był głupi po prostu. I stąd jest to, kto pod koniec dnia co osiągnął. Czy Ewa osiągnęła to, co chciała? Nie. Ale tylko się oszukuje po prostu, że przetestowała Kamila. Nie, ona to była tylko gra jej ego, nic więcej. Z Kingą spędziłem bardzo miły wieczór. Poszliśmy damy do łóżka, bez żadnych podtekstów. Mogłeś się uśpić? No i co, Ewa? Zadowolona? No właśnie. Czy Ewa zadowolona z tego, co chciała osiągnąć? Odepchnęła go do innej dziewczyny. Ale w końcu się to nie jest metoda, bo zamiast sama działać i zrobić konkretne ruchy, które by tutaj
sprawdziły ten temat, wzbudziły jakieś emocje w Kamilu, to nie, to była jakaś gra ram, gra ego i fałszywe wnioski z fałszywego testu. Będziesz good boy? Ej, ja jestem zawsze. Jeszcze chodź. A ja z nikim nic nie próbowałem, ale zobaczyłem ciebie, nie? I... Takiego mnie romantyczny chłopak jest. Śmiałem się sobie rano. Myślałem, że jest szansa, że uwierzy, nie? Widziałaś wszystko już? A? Widziałaś wszystko już? A drugie piętro jest. A widziałaś? Nie? Nie ma. A widziałaś mojego butasa, czy jeszcze? O kurwa. O kurwa. Ten tekst, a widziałaś mojego kutasa. No niestety czasem faceci czy po pijaku walną taki tekst z dupy. Okej, wiem, że można ten tekst czasem w zabawny sposób powiedzieć, bo sam czasem mówię, ale w innych kontekstach. Nie? Słuchaj, widziałaś pięterko, czy widziałaś mojego kutasa? Okej. No. Nie wiem momentami po prostu, co powiedzieć. Ale... Mógł powiedzieć coś innego, no słuchaj, ale lubisz duże, małe, średnie. Mi się zdarza to mówić takie rzeczy, ale w odpowiednim momencie z dziewczyną, a nie gdy ona gdzieś idzie, gdy nie jest w nastroju, nie ma tej wibracji. Ona, ta wibracja między tą Ukrainką, tutaj tym jazzem czasem jest, czasem nie ma, ale on, wiesz, idea jest taka, że popychasz całą znajomość, stronę seksualną w momencie, gdy jest napięcie między wami, gdy jest wibracja, gdy jest chemia, a nie gdy ta chemia opada, energia opada i rozmawiacie, nie wiem, o literaturze, powiedzmy, latynoamerykańskiej. To wtedy nie ma tego nastroju momentu na to, żeby powiedzieć taki tekst. No. Ja nie mówię, że ten tekst z tym kutasem był dobry. Dobry czy zły, bo to zależy od kontekstu i formy, ale nie w momencie takim, gdy te emocje nie są we właśnie, są w dołku, a nie na górce. A chcesz? Nie. Nie chcesz? Właśnie to jest moment, gdy robisz krok do przodu w złym momencie, to nie ma tej reakcji, która powinna być, byłby progres w całej na tej linii emocji, powiedziałbym, między kobietą a mężczyzną, w momencie, gdyby to było powiedziane we właściwym momencie. Być może, gdy ona siedziała tam na kolanach, mógłby powiedzieć, co, jestem bardzo nieśmiały, wiesz, ale ciekawi mnie, czy lubisz duże, czy małe, czy wiesz, czy... W każdym razie zawsze, jeżeli skalujesz, to lepiej zrobić to w formie żartu, powiedzieć, że masz mikropenisa, że w ogóle masz, że zastanawiasz się, czy nie zmienić płci i tak dalej, bo masz kompleksy i tak dalej. I zrobić chociażby troszeczkę rozluźnić atmosferę, żeby było wesoło i wtedy ewentualnie zadać takie pytanie, które w innych wątkach będzie trochę cringe'owe, w innych sytuacjach, w innych kontekstach. Także uważaj na to, w którym momencie próbujesz, jeżeli jesteś mężczyzną i oglądasz teraz to wideo, w którym momencie próbujesz przepchnąć trochę, popchnąć trochę tą seksualność do przodu. Tak jak mówię, mam takie swego rodzaju wrażenie, że ci, którzy wchodzą do Warsaw Shore, nabierają trochę takiej maniery, że wszystko im wolno, że wolno im odstawić największy cringe albo największą jakąś aferę, bo są w Warsaw Shore. I to automatycznie daje im przyzwolenie jakieś. I wtedy wychodzą takie kwiatki tutaj jak z jazzem. Oczywiście, po to jest też Warsaw Shore, żeby robić różne takie dymy, jakieś dramy, afery, prawda? Po to, żeby było co oglądać, wiadomo. Co, w basenie wylądowaliście, czy co? Chciałem, ale... Tam z tyłu obok nich jest nasz gość. Jak wrzucisz ją do wody, Jessie, to będzie musiała się rozebrać. Wtedy jest twoja okazja. Ja i tak się nie rozbierze, ale po prostu nie potrzebuje. Więc pomyślałem, że zrobię przysługę jazzowi i go stamtąd wyciągnę. I tu docieramy do największej afery chyba w Warsaw Shore w 15 sezonie. Afery z Dominikiem, który zachował się jak burak dwukrotnie. Raz wrzucił kolegę tej Ukrainki do wody i poszedł. I zobaczcie. Bo tak mi się kurwa podoba! Żeby Jess sobie został. Pierdolę, jaki debil z niego po prostu. Gdy jesteś w sytuacji, gdy jest kolega dziewczyny, którą poznaje twój kumpel, nie psuj tej wibracji, nie odwalaj żadnej sceny z tym jej kolegą, bo nie bez powodu to jest jej przyjaciel. Jeżeli zniszczysz, uderzysz w niego, to odbije się rykoszetem na twoim kumplu.
jakim trzeba być idiotą, takim właśnie jak Dominik, żeby odstawiać takie szopki. Ale to nie wszystko, bo zobaczysz, co on zaraz odwali. Jeszcze potem krzyczy, robię, co mi się podoba. Nasłucha się od dzika, jak ma być szaleńcem i zobaczyć, jaka akcja będzie. Z Iryną sam i tam sobie podziałał. Chodź, daj rękę. Boże. Jest zima, oni nie mają zapasowych ubrań, on go wrzuca do basenu. Ja w ogóle uważam, że nie powinno się wrzucać ludzi do basenu w takich programach, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jak ludzie są jeszcze nawaleni. Mogą uderzyć głową o krawędź, zabić się nawet. Ja dziwię się, że w ogóle ktoś, że nie myślą, że nie zabraniają takich rzeczy w tych programach Warsaw Shore. Pamiętam, że Kasiusz kiedyś wrzucał, chyba na Anastazję do wody wrzucił. I wtedy to jeszcze było w formie zabawy, ale tutaj zobacz, co się odwala i co będzie potem. Takim dzikiem, nie? Kurwił mnie ten gość, pierdoliłem go do basenu. Że już tam dorasły. Co innego mówił przed chwilą, a co innego teraz innym ludziom. Co ty mu zrobiłeś w basenie? Dla ciebie to jest normalnie? Tak. Dziewczyna drążyła temat. No i zaczęła, kurczę, się do mnie rzucać. O, ty nie dotykaj. Jest mokry, jest, ciebie będzie chory. Nie będzie chory. Normalnie? Może dla ciebie też tutaj. A spróbuj. Podchodziła i miała o to pretensję, że wrzuciłem jej kolegę do basenu. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze ty wylądujesz w basenie. To jest przykład, jak niektórzy ludzie, którzy nie mają umiejętności i zasobów mentalnych, zaczynają myśleć o kimś, o, będę taki jak dzik, będę jak Kasiusz, będę niemiły, będę napierdalał, będę robił różne dramy. Ale kurde, trzeba jeszcze do tego mieć jakieś elementarne wyczucie sytuacji. U niego tego nie ma, u tego Dominika. Zostanie wyrzucony z programu, zaraz zobaczysz, co zrobi. Ale ta Ukrainka kurwa w lecie, bo mnie irytuje. Czemu się irytuje? Nie, bo tak dla jaj to siedzieli i był ten Ukraińc, on nie wiedział, czy chce wejść do wody, czy nie, to mu pomogłem. Proszę, ona zaczynamy teradę. O ja pierdzielę, jak on sobie zakrzywia tą rzeczywistość. Drinka chciała na mnie wylać. I kurwa co chwilę się puszy i się czeka. Nie rób. Zobacz, ona się opiera, on ją wrzuca do wody. Potem się okaże, że ona nie umie pływać. Tak, nie. I jakim trzeba być debilem, żeby wrzucać kogoś na siłę do wody. I nagle... Chodź! Pojebamy. To było słabe. Ona gdzieś mnie tam chwyciła, złapała, no więc wpadłem razem z nią. Ja patrzę, a ona po prostu nie wypływa. Ja wypływam. Dominik, nie robi się tak. Ale... Nie. Ja pierdolę. Mógł po prostu podejść i przeprosić. Zatroszczyć się, zaopiekować. Ale za tą postawę zostanie całkiem słusznie wyrzucony z programu Dominik. Ta sprawa ma oczywiście też drugie dno. Ponieważ zobacz, że nie zrobiono afery z tego, jak jej przyjaciel został przez niego wrzucony do wody. Bo on sobie tam poradził, wypłynął. Dopiero jak wyszła większa drama, ponieważ ona nie umiała pływać, bo to zagrożenie życia, to dopiero straszną aferę zrobiono, ale nie zrobiono afery w ogóle za wcześniejsze wrzucenie do basenu. To mnie dziwi, że nie było w ogóle później nawet żadnej rozmowy na tym, że od dzisiaj nie wrzucamy nikogo do basenu, kto tego nie chce, albo w ogóle na wszelki wypadek. W innym sezonie będzie też scena, że ktoś wpadnie do basenu i sobie krzywdę zrobi. Też tego nie ogarniam, czemu, też wrzucony przez kogoś. Było straszne. Irena, Irena, chodź. On w ogóle, jakby nic się nie stało, uważał, że to była jej wina. I co ciekawe jest, on do końca bronił swojej wersji, że on nie wiedział, że ona nie umiała pływać, że o co chodzi w ogóle, że wszyscy się czepiają na niego. I to jest przykład DLV, czyli demonstracji niskiej wartości, czyli cechy charakteru, która pokazuje, że masz powichrowane emocje, że masz popsute emocje. Na przykład inne przykłady tego typu zachowań to jest dręczenie zwierząt, pastwienie się nad zwierzęciem. To jest sygnał dla innych, że ta osoba jest chora psychicznie, że ma coś spieprzonego z umysłem. Równa się też, jest to osoba o niskiej wartości. Spada atrakcyjność takiej osoby. Jeżeli jest to mężczyzna i kobieta widzi tego typu zachowania, to ona od razu widzi, że ten mężczyzna jest dziwny, że jest po prostu chory psychicznie, że coś jest z nim nie tak. Jest to cecha obniżająca wartość twoją jako mężczyzny w oczach kobiety. Tego typu zachowania właśnie. Nie mówię już nawet o dręczeniu psów,
Ale śmianie się, gdy ludzie cierpią, gdy czują ból, śmianie się, gdy zwierzę czuje ból. Tutaj nieogarnięcie sytuacji takiej, gdy było zagrożenie życia. Ja pamiętam, miałem kiedyś podobnego kolegę w mojej sekcji karate, to było chyba z 20 lat temu co najmniej. I on też był taki popieprzony. On na przykład uderzał z całej siły dziewczyny, bo mówił, że musi je utwardzić. On wyrzucał z łódki na jeziorze, na stawie małe osoby, które średnio umiały pływać. Mówił, że muszą od razu na głęboką wodę, żeby być rzucone. I naprawdę trzeba było go ostro tam nastawiać, żeby mu wytłumaczyć, o co chodzi. Że nie wolno robić takich rzeczy. Że to, że on ma jakiś taki imperatyw w głowie, że wszystko wokół niego jest wojna, walka i tak dalej, nie znaczy, że wszyscy ludzie funkcjonują dokładnie tak jak on. I zdarzają się tacy ludzie, spierdoleni ludzie niestety. I wtedy trzeba ich ostro stawiać im granice. Patrycja zarzekała się, że nie będzie w tym sezonie nic, nie ma szans, żeby ona tu się oddała komuś. No, takiego romantyka, życiutkiego kosiuszka, że takiego wtulony taki. I to kurwa zadziałało, nie? Tutaj jak widzisz, cast już startował przez, to jest 11 odcinek, przez 11 odcinków do Patrycji. Ona ciągle robiła jakieś obiekcje, testy, wymówki i tak dalej. Aż w końcu, co zadziałało zazwyczaj, działa tutaj budowanie raportu i tworzenie bliskości z kobietą. I w tym momencie kolejna z twarzy Don Casio, czyli, jak on tu mówi, to wziął ją na litość, prawda? Że tak mu przykro, tak mu smutno i tak dalej. I w końcu ona poszła z nim do łóżka. Wiecie, jest ponad 400 powodów, dla których kobiety uprawiają seks z mężczyznami. Miłość jest tylko jednym z nich. Więc wiesz, nigdy nie wiesz, co zadziała na daną kobietę, czy mężczyznę, jeżeli patrzymy na to z drugiej strony. Pamiętaj tylko, że czasem są takie rzeczy, o których filozofom się nie śniło. I tutaj możesz grać kozaka, możesz demonstrować wartość, możesz robić cuda na kiju, dziewczyna może być tą zainteresowana, ale mieć różne wymówki i obiekcje i do niczego między wami nie dojdzie. Ale wystarczy, że poruszysz czasem jedną strunę, które nie poruszyło dziesiątki innych mężczyzn i to ty właśnie zakwitniesz w sercu danej dziewczyny. Nie wiem, jak to się stało. Być może padłam ofiarą tego uroku Kasiusza. I doszło do czego doszło. Nie padłam ofiarą uroku Kasiusza. Zależy oczywiście, jak to interpretować. Kasiusz po prostu zdjął z niej kolejną jakąś obiekcję. Zdejmował po kolei różne obiekcje przed pójściem do łóżka. Prawdopodobnie zaczął im mówić, że widzi ich razem, że widzi ją jako przyszłą swoją dziewczynę i tak dalej, że chciał się z nią spotkać po programie. No i w ten sposób uruchomił w Patrycji obwody łączenia się w parę z mężczyzną, jaskiniowe, prehistoryczne obwody łączenia się z mężczyzną. I w tym momencie nie było żadnych wymówek dla Patrycji, żeby nie pójść dalej. Uwaga! Patrycja chciała tego, była zauroczona w Kasiuszu, natomiast miała jeszcze swoje obiekcje jakieś, że z jakichś różnych powodów nie chciała tego. Chciała to odsunąć w przyszłość, albo po prostu nie w tym momencie. Tu chodzi o to czasem, że trzeba zdjąć te pewne swego rodzaju logiczne wymówki, logiczne obiekcje i ułatwić dziewczynie podjęcie decyzji, żeby tu i teraz po prostu uprawiać seks. I jest ileś sposobów na to, kilkanaście w takich sytuacjach. Ja je omawiam wszystkie w poradniku Sekretów Uwodzenia Słowami, część druga, więc jak chcesz dowiedzieć się, jak sobie radzić w takich sytuacjach, to tu gdzieś pojawi się link prawdopodobnie, albo może będzie w opisie. Na pewno wszystkie linki do moich kursów i do artykułów są w opisie pod filmem, więc jak chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, albo z moich kursów, albo z moich artykułów, to linki są w opisie pod filmem. Więc tak naprawdę to uwodzenie to nie jest przekonywanie dziewczyny, która nie chce z tobą niczego, nie jest tobą zainteresowana, to nie jest przekonywanie dziewczyny do tego, żeby z tobą uprawiała seks, czy była w związku, tylko uwodzenie to jest cały ten proces, który doprowadza do tego, plus na końcu ewentualne zdjęcie obiekcji, zdjęcie, rozwianie pewnych wątpliwości w dziewczynie, po to, żeby wszystko poszło do łóżka, do seksu, do napięcia, do związku i tak dalej, żeby uruchomić procesy. W tym przypadku być może nawet Don Casio zaczął być jakiś smutny przy niej, zaczął
uruchomienie jakieś wyrzuty sumienia, poczucie winy, że on tak się o nią stara, ona jest taka zimna i pomyślała, że no nie mogę być taka zimna dla tego słodkiego Kasiusza. No i poszła za nim do łóżka i po prostu robili to, co dwie dorosłe osoby robią ze sobą, gdy się lubią, gdy są sobą zauroczone, gdy jest między nimi napięcie erotyczne. To jest troszeczkę tak jak z lodówką i z lodami. Gdy mamy głód na lody jakieś, to tak chodzimy dookoła tej lodówki, chcielibyśmy, ale pojawia się myśl typu, no nie, no przecież muszę trzymać dietę, no nie, to jest dużo kalorii, węglowodany, o Boże, przytyję, nie powinnam, nie powinnam, nie mogę, ale myślisz o tych lodach, myślisz, w końcu idziesz, otwierasz lodówkę, patrzysz na te lody i myślisz, kurde, no nie powinnam. No ale w sumie dobra, to może tą dietę zacznę od jutra, pojawią się inne myśli, które niwelują ten opór. Na przykład, ale w sumie to przez 3 dni nie jadłam lodów, w sumie to przecież dzisiaj był ciężki trening na siłowni, to w sumie mogę sobie pozwolić na tą chwilę przyjemności, na te lody. I w tym momencie, a zwłaszcza jak ktoś ci z boku odpowiada i rodzina ci mówi na przykład, no dobra, od jutra daj spokój, no zrób sobie ten cheat meal czy coś, no weź już nie bądź taka. No dobra, no tylko łyżeczkę. I kończy się na całej paczce lodów. No tak to zazwyczaj jest. Tak samo jest z kobietami, z mężczyznami, gdy czegoś chcą, ale mają jakieś opory. Wtedy trzeba tylko ten logiczny opór rozwiać, podsunąć odpowiednie argumenty i wszystko idzie do przodu. Okej, tym optymistycznym akcentem, tak jak widzisz tutaj, czyli sytuacją między Patrycją a Kasiuszem, kończę ten odcinek. Zapraszam Cię do oglądania innych moich odcinków analiz Warsaw Shore i nie tylko, różnych innych filmów. Zapraszam Cię na mojego bloga, linki wszystkie są w opisie do artykułów i do moich kursów, więc tam na pewno znajdziesz coś dla siebie, żeby pomóc sobie w swoim życiu w sytuacjach z drugą płcią. Bo mam tam oczywiście kursy i dla mężczyzn, i dla kobiet, artykuły też dla mężczyzn, i dla kobiet. Mam prośbę oczywiście o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, o komentarz, co myślisz o tym odcinku, o tym, co ja tutaj komentuję, może chcesz coś dopowiedzieć, coś poruszyć, coś, czego ja nie poruszyłem, bo oczywiście ja wszystkiego nie poruszam, bo robię przekrój, prawda, cały sezon, 12 odcinków w jednym filmie. No ale niestety nie mam siły i ochoty, żeby w każdą sytuację tutaj omawiać. Biorę tylko te, które wydają mi się akurat na ten moment, w momencie, gdy oglądam Warsaw Shore, to wydają mi się na tyle interesujące, żeby zrobić o nich jakiś komentarz. Ale wiem, że sporo mogłem też pominąć, więc jak uznasz, że jest coś jeszcze ciekawego, a pominąłem, napisz w komentarzu, wtedy być może wrócę, zobaczę tą scenę i być może w kolejnym filmie ją też omówię. Okej, no to byłoby tyle. Do zobaczenia w analizach 16 sezonu już za tydzień. Trzymajcie się, cześć!